Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panie Andrzeju. Witamy w pięknej pogodzie. Majowa pogoda jeszcze. Dziękuję za pana przyjazd tutaj do Polski. Specjalnie przyjechał pan i kurs i przyjmować pacjentów. A ja dziękuję panu za ten cud natury w folwarku pana, gdzie to jest. No, mi się też podoba to miejsce, bo to jest moje miejsce. Każdy swoje chwali. Każdy ma swoje imperium, które pielęgnuje. Tak chciałem dzisiaj porozmawiać na temat ogólnie, tak jak na kursie, tak samo podobnie na przyjmujemy pacjentów, klientów z różnymi problemami. Te problemy, o których my się zajmujemy, można by było ogólnie wszystkim. Leczenie chorób psychosomatycznych, tak jak mam tutaj na wizytówce, zaburzeń psychoseksualnych, czy zaburzeń psychicznych, bezsenności, myśli nawet samobójczych, destrukcyjnych, myśli nerwic, emocji, depresji, uwalnianie z nałogów alkoholu, narkotyków, innych uzależnień, redukcja zaburzeń odżywiania, likwidacja nadwagi, otyłości, bulimii, anoreksji, usuwanie ich przyczyn, wzmacnianie nauki, koncentracji, pamięci, poczucia wartości, pewności, pozytywnego myślenia, wzmacniania sił obronnych, psychicznych organizmów. No, sesje z regresją wieku pan też robi, a ja robię jeszcze sesję regresji reinkarnacyjnej tak zwanej, które dają efekty uwolnień. No, ja uważam, że nie trzeba aż tak daleko sięgać do poprzednich wcieleń, żeby sobie dzisiaj poradzić w obecnym życiu. Bo obecne życie to jest takie dla mnie, to jest jak jedna klasa, w której radzimy sobie. Nie musimy całej szkoły przerabiać i poprzednich materiałów, skoro byliśmy w poprzednich wcieleniach, jak ja to nazywam, pilni, uważni. Wykonywaliśmy to, co robię, jak w szkole jesteśmy, w pierwszej, drugiej klasie. Jeżeli systematycznie uczymy się i przerabiamy nasz materiał, to nie potrzeba później w trzeciej klasie przerabiać wszystkiego, co było już dawno, prawda? Bo to już było dawno i nie wracamy do tego. Ale niektórzy chcą wracać, chcą grzebać w swojej przeszłości. Ale to chciałbym to, co wymieniłem teraz, omówić to wszystko. To jest na mojej wizytówce napisane, każdy może przeczytać sobie, czym zajmujemy się. Tutaj jest ulotka, gdzie jest doktor Daniłow, przyjmuje we Wrocławiu. Przyjmuje często, przyjeżdża 5-6 razy do roku, nawet na 2 tygodnie przyjeżdża i można skorzystać z porad doktora Daniłowa, lekarz-psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta, prezes Stowarzyszenia Psychoterapeutów na Ukrainie. To jest istotne, bo to jest ważne, że pan tutaj nadzoruje właśnie psychoterapeutów. No i jak tutaj wygląda, panie doktorze? Wykonuje sesję psychoterapii w zakresie chorób psychosomatycznych, depresji, lęków, zaburzeń psychicznych, myśli samobójczych, chorób psychoseksualnych, oziębłości, potencji seksualnej u kobiet i mężczyzn. Choroby psychiczne, zaburzeń osobowości, również rozpoznania osobowości. U zdrowych ludzi dla potrzeb prawnych i społecznych. Prawnych, bo pan jest też biegłym sądowym, więc tu ma też te możliwości oceny dla może prawa i sądu. Stosuje sesję według autorskiej swojej metody psychoanalitycznej po przeżyciach traumatycznych, również nałogów, używek, uzależnień od innych osób. O, uzależnienia od innych osób, to jest bardzo ciekawe, bo można się uzależnić, prawda? Na bazie tej metody dokonuje zmiany stylu życia, osobowości oraz programu w życiu, rodzinnym, biznesie i innych dziedzinach życia. Tak, to jest to, co przeczytałem tu. Państwo też macie na stronie, na Facebooku pana, na stronach i moich stronach, to się znajduje. Panie doktorze, przeczytałem to wszystko, co jest, czym my się mniej więcej zajmujemy. Tu szerszy opis jest dla państwa. Po tym ostatnim pobycie przyjmował pan tutaj osoby. Jeszcze będzie pan przybył parę dni.
No i pierwszego wyjeżdżam. Okej. Jak panu się społeczeństwo polskie podoba pod względem tych problemów? Chyba to samo co u was. Zaciągnięto światowe zmiany. W całym świecie są zmiany ostatnich kilka lat. I to jest wybuchowym sposobem, panie Andrzeju. Co to znaczy? To znaczy, że współczesny człowiek nie potrafi szybko mieć adaptację do nowych zmian. Naszym zdaniem co najmniej trzeba dać mu możliwość, jak ja już mówiłem, przetrwać. A co najwięcej umowna korzyść tych stresów, próby zmian samego człowieka, oprócz terapii objawowej, przyczynowej, zmiana osobowości. Zmiana osobowości, tylko że my wiemy, że sugestie działają tymczasowo, nie na trwałe. Żeby zadziałały na trwałe, to trzeba je powtarzać. Czyli jak mi powiedzieć? Ja bym to tak porównał bardzo obrazowo. Ja bym chciał się dzisiaj obmyć, ogolić i zostać tak na zawsze i być dobrze, żeby było. Ale jednak cały czas muszę poprawiać, bo golić się może codziennie, co drugi dzień najdalej. I tak jest z naszym wszystkim. Jeżeli ćwiczymy coś, to ono się utrwala. Bo my chcemy, żeby to pójść do psychoterapeuty i rzucić wszystko naraz i fajno jest, lajtowo wracamy do domu. Ale my do domu wracamy do tego samego ogniska, w którym powstał ten problem. Do tego samego, proszę pana, brudu, w którym my praliśmy, pierzemy codziennie te brudy. I jak to robić, żeby tego nie było? Po prostu zmienić samemu swój styl życia i chcieć to. Przepraszam, tylko dopowiem, tu przedszkole obok jest i dzieci się bawią, ale mnie dzieci cieszą. To ja powinniście jako ptaszki śpiewają. Jako ptaszki śpiewają. A więc potraktujcie ten podkład taki jako podkład muzyczny naszej. Podkład drugiej radości, miłości. Wiem, że pan jest kompozytorem tej symfonii natury. Zawsze programuję, cieszę się ładną pogodą, śpiewem ptaków, śmiechem dzieci, radością dzieci, pięknym dzień, cieszę się pięknym kwiatkiem. O, pani zostawiła nam taki piękny kwiatek w prezencie naszej pobytu. Romantyczny kolor fioletowy. Kolor fioletowy jest kolor czego? Romantyzmu. Romantyzmu. Tak. No czasami mówiono w ezoteryce kolor magii. No magii to magii, bo to jest kolor duchowy, w którym my mówimy o duchowości. A jak będziemy przekazywać temu kwiatek energię miłości, radości, szczęścia, to jest mądrość. Tak, powiedziałem wcześniej mniej więcej, że my wracamy do tego samego ogniska, w którym powstał problem. Co trzeba zmienić, żeby nie wrócić do tego ogniska? Ja wiem, ale pytam od pana, jako psychologa, terapeuty. No, różne są zdania. Mówiona przez ludzi nie akceptujące naszą rzeczywistość, bo nie każdy potrafi ją wytrzymać, że to są obiekty rzeczywistości, które przeszkadzają nam żyć. Ale to jest pokusa na jakiś czas, bo od siebie, panie Andrzeju, nie uciekniemy. Moim zdaniem, bo przy naszej szybko zmienionej rzeczywistości trzeba dać oczyścić człowieka, żeby on w każdej rzeczywistości był adaptowany, pozostawał się samym sobą i odnalazł samego siebie, nie sztandarowego człowieka adaptacji, a pokazać dobro ukryte w skarbach nieświadomości człowieka. Oprócz terapii, panie Andrzeju, oprócz terapii. Czyli trzeba dbać o swoje dobre samopoczucie codziennie i zmienić wibracje, podwyższyć swoje wibracje, żeby nie spadać niżej. A przede wszystkim może tak nie żyć przeszłością. Bo przeszłości już nie da się zmienić, prawda? My możemy tutaj w trakcie seansu wracać. Żyjące przeszłości, naszym klinicznym określeniem, to raczej ryzyko na depresję. A
kiedy są lęki wobec przyszłości, to fobii, to nerwicowe. Stąd tu czasami wybór u ludzi między depresją a lękami, niestety. A musi być równa waga, jak pan mówił, radość życia. I to nie tylko pan, a przypominam, ksiądz Tischner, Polska Duma, też o tym mówił. No my wiemy, my mówimy wiele o tym, tylko jak z tym wykonaniem jest wszystkiego. My wiemy, ja wiem, ale u mnie też w życiu różne są sytuacje. Ja opisuję w moich książkach, które inkarnacja, jest tych książek 10, proszę Państwa. I w każdych książkach są opisy to, co wykonujemy w terapii. Ale zawsze trudno w swoim wykonaniu jest. I są osoby, które do mnie nawet przychodzą. Oj Boże, ile oni wiedzą, jaka mądrość. Ale w życiu trudniej jest z tym realizacją. Dlaczego jest trudniej z realizacją? Bo oni żyją, panie Andrzeju, czasami w wymarzonym, wirtualnym świecie swoich niekorzystnych imago, swojej wyobraźni. A rzeczywistość mści za to. Ale no, jednak ja też żyję w imago, bo dlaczego? Bo imago codzienna moja praca jest. Ja tworzę inne imago. Imago, które jest mostkiem do rzeczywistości. Najpierw imago, no przepraszam za herezję, w testamencie napisano, na początku było słowo. І слово було у Бога. На початку була імага, імага була у пана Качаровського, і пізніше, згодно з потребами пацієнта, імага то була мостком до рзечевістості. Так, пан, як типовий психолог, терапевт, психіатр, мовить, що слово. Ну, бо так ще мовить, так теж прийняте в релігіях. Ale ja powiadam, że pierwsze była myśl, bo myśl kreuje nasze życie. I ludzie nie wiedzą, że to jest tak, jak myślą, że złe myślenie nie przeszkadza, bo to asekurują się, że będzie dobrze. Ale myśl, która tworzy nasze słowo, bo trzeba wiedzieć, że to kiedy pomyślimy, to mówimy. Choć niektórzy mówią bez myśli. Co im na język przyjdzie? Proszę zauważyć. Takie histerie, jak krzyczy kobieta, no ja mówię, mężczyzna też, krzyczy, czy on myśli, co on mówi, dopiero później przychodzi i mówi tak, przepraszam, bo za dużo powiedziałem, wcale tego o tym nie myślałem. Czyli zacznijmy wszystko od myśli, bo kreuje się życie i nasz los, i nasza karma. Pierwsza myśl, drugie słowo, trzecie powtarzanie, trzecie wykonanie, czyli działanie, czwarte powtarzanie, powtórka tego wszystkiego i przyzwyczajamy się. Później to się staje charakterem człowieka. Charakter staje się losem, a los staje się karmą. Jak to fajny ten łańcuszek idzie, jedno w drugie. I ktoś mówi, ja mam taką karmę. Dlaczego mam taką karmę? Bo mam takie myśli, zacznijmy od myśli. Jakby tak myśleć pozytywnie, konstruktywnie, twórczo, kreatywnie, to by można było tworzyć piękne obrazy. Ludzie, gdzie przybywamy, pan wie, przybywamy wśród ludzi pesymistów. A przecież do nas przychodzą pesymiści. Przede wszystkim, ja bym powiedział, w 60% to są pesymiści, którym nic nie wychodzi. Depresja też jest pesymizmem, złe działanie, brak aktywności, pesymizm. Pesymizm jest jakby biegiem wtecznym, rzucamy i jedziemy do tyłu i żyjemy w przeszłości, jak to mówi pan, nie ma twórczych myśli i depresja wkrada się w nasze myśli. No panie Andrzeju, pokazać się jeszcze dodam do tych wspaniałych tez pana. Piękno bycie tu i teraz, radość życia, która trwa. І між іншим, то є теза не тільки для нашої психотерапії, а для сполученої штуки. Дотичається польської сполученої штуки,
Kilka lat temu obejrzałem i do tej pory pod wstrząsem wspaniałego polskiego kina Jaśmin z Gajosem. Pan pamięta? I jak nie, to gorąco polecam to kino Jaśminu. Mhm. Wiem, że było coś tak. takiego, ale nie wiem. I tam pokazane piękno bytu, tu i teraz piękno życia. I w konkretnych polskich realiach. I pokazano to ukryte piękno polskiej natury, cud natury. I pokazano takim sposobem bardzo atrakcyjnym. No myślę, że to kino już należy nie do polskiej kultury, a ogólnoświatowej. No czyli może wniosek, że musimy się uczyć na innych, na kinach czy na filmach, na literaturze uczyć się, ale myślę, że najważniejsza mądrość jest w nas w środku, bo możemy czytać książki, cytować różne fragmenty i kina, ale ta mądrość, żeby ją wydobyć od nas, żeby tu człowiek, jak ja przeczytałem o tym wszystkim, co my robimy, uwalniamy, to jest właśnie każdy człowiek sam powinien zrobić sobie, bo powinien takiego przeglądu zrobić sobie i wieczorem, i rano, kiedy wieczorem idzie spać, troszkę zrobić rachunek sumienia, co źle zrobiłem. W religiach są spowiedzi. I uważam, że to piękna sprawa jest spowiedź, kiedy... No nie, rewelacja. Chodź, kochany, chodź, tutaj przyszedł. Brzmienie głosu Pana przyciąga nie tylko ludzi. No proszę bardzo, dzień dobry, Miki, siadaj. Brzmienie głosu. Chodź. On wie, że teraz my nagrywamy i przyszedł teraz podziękować nam, że myśmy jego tutaj przytulili. Niech siedzi tu. No niech siedzi, nie siadaj, Miki. Decyduję sam, panie Andrzeju. Okej, okay, niech on decyduje sam. Decydujesz, Miki, my masz prawo. A my porozmawiamy, pozwalasz nam? O, dziękuję. No dziękuję, ci, że ja może nie w pełnym stopniu umyty dziś. O, to jak to miłe jest, jak kotek, kotek przyjdzie. No, mamy dba. O, sowę też pocałuję. Przywita się. Miłe, miłe stworzenia. Polecam, żeby takiego terapeuty mieć, każdy miał w domu, to by odstresował. No, w Stanach Zjednoczonych już 40 lat temu dla samotnych osób w starszym wieku polecono mieć zwierzęta. Ja uważam, że takich... Wdowych ludzi, samotnych... On pójdzie do ciebie teraz. O, poszedł. Poszedł swoją drogą, Miki. Ale w naszym otoczeniu. A jeżeli o tym mówisz, to myślę, że takie domy opieki społecznej, domy starców, no nie wiem jak teraz się nazywają, schroniska dla starszych ludzi, tak? To powinny być zwierzęta. I ci ludzie powinni, choć nawet pochodzą gdzieś z miasta, nie widzieli zwierząt, ale w starszym wieku pogłaskać to zwierzątko, mieć go. Nawet powinni może być takie, te PGR-y były, folwarki, tam domy takie dla starszych ludzi, gdzie by mogli sobie zająć się taką naturalną sprawą, jak posadzić w ogródku coś i dla siebie pielęgnować, żeby dla siebie mieć. To jest dla mnie świetna sprawa, bo ja sobie tak wyobrażam, że tak mogłoby dobrze być. Mówiliśmy tu o tym, żeby oczyszczać. Religie pomagają tu w tym, bo wyobraźmy sobie, że idziemy tak na święta i do spowiedzi. Kto chce wypowiedzi swoje, bo nie każdy może sam będzie rozumiał, ale ksiądz jest psychologiem, terapeutą też. On przymuszony przez społeczeństwo być takim, bo społeczeństwo szuka od ksiądza wszystkiego. Nie tylko sakramentu religijnego. No i tu trzeba, tu panie Andrzeju, nie zapominać o naszej roli. Bo czasami, kiedy jesteśmy leniwi, to ludność ratuje ksiądz, a nie my. No, ja nie wyobrażam sobie, że gdyby nie było religii, jakby było na świecie. No nie, to już naprawdę nie wyobrażam. To jest środek obronny rozwoju kultury światowej. Nie uważam, że nowa religia prowadzi wszystkich do Boga, ale do tego jednego stada, gdzie ludzie dobrze się czują. Klasyczne religii mamy stosunek serio do każdej z nich.
to, że wszyscy dążymy do jedności, do Boga, do tego, żeby być czystym i pójść z powrotem do światła, a żeby wejść na wyższy poziom świadomości, no musimy to życie przeżyć. Nawet mi powiem, podoba mi się ten rytuał taki przed śmiercią, kiedy przychodzi ksiądz, pastor i robi ostatnie namaszczenie, pojednanie z Bogiem. To jest coś takiego, uważam, wspaniałego, o którym ludzie zapominają, że jednak z powrotem wracamy do źródła, do światła. Tak jak idziemy wieczorem spać, myjemy się, oczyszczamy się, możemy zrobić sobie ten katarzys poprzez taką spowiedź własną, czyli takie oczyszczenie poprzez przemyślenie swoich spraw, problemów. To zasady nie tylko religii, a więcej, to zasady humanizmu. No tak, humanizm też jest tutaj związany, nie ma religii bez humanizmu, bez etyki, bez jakichś moralnych odczuć i spraw, nawet prawych. To wszystko się skupia na tym, że no, nie ma religii, które prowadzą do tego. Nie chcę mówić o religiach, bo to inny temat jest, ale mówimy o osobne, tym, bardzo poważne. Bardzo poważne. To rozmawiamy o tym, że religie czasami, kiedy jesteśmy pasywni w psychoterapii, ona pomaga i w psychoterapii też. Ja przeczytałem niedawno ostatnim Tygodniku Powszechnym, pan zna takie pisma z Krakowa, Tygodnik Powszechny, intelektualne pisma. I tam jeden z artykułów, ksiądz psychoterapeuta. I to już napisane, to już postęp. Już ksiądz może pełnić roli nie tylko religijną, a psychoterapeuty. Ostatni Tygodnik Powszechny. No świetnie, ja jestem za tym. To mnie nie mam konkurencji tutaj, bo my, do nas i tak ludzie przychodzą z różnymi innymi problemami, o których tutaj mówiłem, na końcu pokażę. Także zachęcam Państwa do następnego spotkania z doktorem Daniłowem, bo dzisiaj chciałem dla jego tu przedstawić osobowość. Za każdym razem, kiedy rozmawiamy, mówię o tym wspaniałym człowieku, lekarzu, psychoterapeucie, który macie Państwo możliwość spotkać się na żywo. Jest tutaj, możecie korespondować. Wszystkie informacje są na moich stronach. Ostatnio też jest informacja o tym, że przyjmuje Pan tutaj u nas. Ja jestem szczęśliwy, że poznałem Pana już ponad 20 lat temu. Że Pan jeszcze dalej, kontynuujemy naszą nie tylko znajomość, ale pomoc ludziom. Bo dzięki temu i nawet moje książki powstały dzięki Panu inspiracji, gdzie Pan mnie motywował do tego, żeby napisać. No Pan swoje ma naukowe ma swoje osiągnięcia, no a moje są takie, jak Państwo możecie dostrzec, bo też Pan i w świecie działa, i wyjeżdża za granicę na różne sympozja, gdzie przedstawia swoje metody. Proponuję śledzić tego człowieka, podglądać i jak potrzebujecie, to proszę o spotkanie. No nic, panie doktorze, dziękuję bardzo za tą rozmowę. Ona daje nam do zrozumienia, że wszystko jest do zrobienia, wszystko jest do naprawy. Na koniec powiem Państwu taką anegdotę, jak przychodzi młody człowiek, czyli wnuk, przychodzi do dziadków, dziadkowie siedzą tak obok siebie tutaj, no trzymają się za rączkę i pytają: wnusiu, jak tam u ciebie w świecie? A on tak patrzy z podziwem na nich, starszych osób. Oni mają około 90, już nawet 85 lat i trzymają się za rączkę i pytają wnusia: jak tam? A mówi: dziadku, powiedz tym jako mężczyzna, popatrz, ja mam 30 lat i już zmieniłem ponad 30 kobiet, a może i więcej. I co jedna? No nie pasuje mi. Jak dziadek zrobił, że trafił na tą babcię taką, że tyle lat jesteście z sobą, 60 lat co najmniej. 60 lat, kopa lat, bo 60 to jest kopa lat. Kopę lat jesteście ze sobą. Jak to zrobił?
A on mówi, na wnusia patrzy i mówi, słuchaj wnuszku, widzisz, za naszych czasów to były takie czasy, że wszystko trzeba było naprawić. Jak coś się zepsuło, może ta doniczka, może książkę trzeba było zreperować, żeby ona była do tego. A wy w waszym życiu, w waszym świecie wirtualnym i życiu realnym stosujecie wszystko jednorazowo. Bo wszystko jednorazowo. I kobiety traktujecie jednorazowo. I nawzajem. I kobiety mężczyzn traktuje jednorazowo. Na jedną noc, na jedno spotkanie, a my musieliśmy to naprawiać. Jest coś się zepsuło między nami, to trzeba było naprawiać. Kończąc tą anegdotą, ale prawdziwą anegdotą, prawdziwym zdarzeniem, bo ja to słyszałem. No i kończąc to powiem, że my jesteśmy tymi terapeutami, które w tych dzisiejszych czasach, trudnych czasach, naprawiamy. Jeżeli wy nie umiecie, przyjdźcie do nas. My pomożemy naprawić wasze życie, wasz los, wasze. I to się później stanie waszym karmą, jeżeli naprawicie w tym życiu. Bo jak w tym życiu tego nie naprawicie, to przejdzie na następne wcielenie. Do następnej klasy przejdzie ten błąd, który trzeba będzie wrócić i nauczyć się naprawiać to wszystko. Jak psujemy z kimś los, karmę, to musimy i tak naprawić. Pan Bóg za nas tego nie zrobi. Pan Bóg może nam pomóc jedynie, jak my chcemy. No, tą myślą kończymy nasze spotkanie. Dziękuję panie doktorze, zapraszam na następne spotkanie. Miło było, wspaniale. Nasza mądra sowa żegna was państwa. Jesteśmy na panelu dyskusyjnym pod sobą. Do zobaczenia. Do zobaczenia następnym razem. Dziękuję bardzo.